Cześć wszystkim! Znowu PON 7. Nasz ciąg Wiedźmina 3. Dobra, trzeba się spieszyć, bo CD Projekt zarzuca nas materiałami z nowego dodatku, więc dobrze byłoby ten ukończyć, zanim nowy się pojawił. Dobra, w każdym razie wyczyściłem trochę ekwipunek, sprzedałem trochę krapu. Nie było to nic ciekawego, więc to wyciąłem. I jesteśmy pod domem Maksymiliana. Nie. W każdym razie tu mamy się z Olgiertem spotkać i dać mu dom Maksymiliana. Po ile śledzie po koronie? To ja zaczekam, aż okay. Okej. Wesoła ekipa już się zebrała na miejscu, więc pogadajmy. Jak to mówią krasnoludy? Na pochybel kurwim synom! Co oni z pewnością tak mówią. Bawią się. Duże dzieci. Masz dzieci, Geralt? Mam. A, prawda. Zapomniałem, że wiedźmini są bezpłodni. No nie patrz tak na mnie. Powiedz lepiej, co cię tu sprowadza. No, można mi z nim Gwinta zabrać, zagrać, ale... Nie zamierzam. Dobra, pogadajmy, co on jeszcze ma do powiedzenia, bo... Znaczy, jest jeszcze parę tematów, w których... Dobrałeś sobie interesujące ludzi do swojej kompanii. Co w nich ciekawego? Moczy mordy i hultaje, wszyscy co do jednego. A skąd ich wziąłeś? Niektórzy są za mną od dawna. Innych zebrałem z gościńców, a jeszcze inni sami mnie znaleźli. Przynajmniej mam się z kim napić i zabawić. No i odkąd z nimi podróżuję, moi starzy wrogowie siedzą cicho. No, ciekawe spojrzenie. Nigdy nie widziałem podobnej szabli. Skąd pochodzi? Z Ofiru. Dostałem ją w prezencie. Byle chłystek może powiesić sobie u pasa broń i obnosić się z nią, udając groźnego. A moja szabla ostrzega, że jeśli jej dobędę, to padnie trup. Jej widok z miejsca studzi pentaków, chętnych zmierzyć się z Olgierdem von Everec, słynnym infamisem. Medalion podpowiada mi, że jest magiczna. Owszem, nie sądzę, żebyś kiedykolwiek wcześniej widział lepszą broń. Okej, dobra. Ciągle zastanawiam się, w jaki sposób zmieniłeś tego ofirczyka w potwora. Im dłużej o tym myślę, tym bardziej wydaje mi się, że to nie była zwykła klątwa. A co to? Profesjonalna ciekawość, czy zwykłe ludzkie wścibstwo? Doskonalenie zawodowe. Chcę wiedzieć na przyszłość. Na przyszłość. Łudzisz się, że uda ci się spełnić moje życzenia i wszystko skończy się dla ciebie dobrze? Zobaczymy, jak będzie. A teraz przyznaj, pomagał ci jakiś czarodziej. Dam ci podpowiedź. Nie tylko ty zajmujesz się spełnianiem życzeń. Odim zmienił ofirczyka w potwora na twój rozkaz? Nie. Sam to zrobiłem. Ale masz rację. To nie była zwykła klątwa. To było życzenie, które wypowiedziałem w gniewie. Nie sądziłem nawet, że się spełni. Mimo wszystko nie żałuję. Nie żałuję. Dobra, ale... Nie zbyt miłe z jego strony. Ale dobra. Kolejna opcja. Skąd właściwie znałeś tego ofirczyka, którego zamieniłeś w potwora? Ależ jesteś ciekawski. Przecież lubisz gadać o sobie. No, nie da się ukryć. Ofirczyk był królewiczem, który podróżował po świecie inkognito, by poznawać obce zwyczaje. Była też pewna dziewczyna, ktoś ważny dla niego i dla mnie. Wówczas nie mogłem się równać z zamorskim arystokratą, więc rodzice obiecali jej rękę Ofirczykowi, mimo że to mnie kochała. Żebyś ty widział, jak on ją czarował. Gdy pytała go, dlaczego podróżuje w przebraniu zwykłego kupca, odpowiadał, że jest jak żaba z bajki. Wystarczy jeden pocałunek, żeby stał się dla niej księciem. Chciał być żabą, to został żabą. Ta skomplikowana sprawa. Ale dobra, przejdźmy do sedna sprawy. Mam coś dla ciebie. Uwielbiam prezenty, ale wolę rozpakowywać je w samotności. Hej tam, przypilnujcie beczek. Idę pogadać z Geraltem. Chodź. No tak, beczki są bardzo ważne do pilnowania. No,
od razu lepiej. No dobra, to co tam dla mnie masz? Dom Maksymiliana Borsodiego. Zgodnie z życzeniem. O, tak wyjął z kieszeni Geralt. A papiery gdzie? Zostały w skarbcu. Chciałeś dom, dostałeś dom. O zawartości nie było mowy. Widzę, że szybko się uczysz. Już kręcisz jak Odin. Tylko patrzysz, jak człowieka okpić. Wiesz, co robimy z kompanią, jak natkniemy się na takiego jak ty? Prosicie o porady prawne? Nie wiem, prosicie o porady prawne? Bo chyba by się przydały. Podpisałeś kontrakt, Olgierd. Ja po prostu spełniam jego zapisy. Co do litery. A że jesteś niezadowolony. Cóż, trzeba było lepiej dobierać słowa. Tak, trzeba było. Domyślam się, że poszedłeś z Horstem na układ. Szkoda, kawał skurwysyna. Nie, poszedłem na układ z jego bratem, który potem zatłukł Horsta złotym świecznikiem. Ha, dobre i to. No dobra. Co mam nam jeszcze do powiedzenia? A co ci w ogóle były te papiery? Żeby pogrążyć Borsodich, rzecz jasna. Widzisz, dowiedziałem się o ciekawym zapisie w testamencie seniora rodu, Maksymiliana. Stanowi, że jeśli jego synowie przynajmniej raz do roku na Beletein nie podadzą sobie dłoni, dom aukcyjny ma zostać zlicytowany, a wszystkie pieniądze przekazane na szpital Wilmeriusza. Widać, staruszek przeczuwał, co się święci. Zamierzałem przesłać te papiery komu trzeba. Borsodich wylądowaliby na bruku, a szpital miałby dość pieniędzy, żeby leczyć sierotki i żebraków pro bono. To bardzo szlachetne z twojej strony. Tak się przejmować potrzebującymi. W dupie mam potrzebujących. Niech zczezną razem z całym miastem. Tu chodzi o jedno. O zemstę. No. Cóż, nie udało się z tym szpitalem. Czym ci tak podpadli ci Borsodi? Też cię kiedyś wywalili z aukcji? Gorzej, wywalili mnie z własnego domu. Naprawdę cię to interesuje? Tak. Inaczej bym nie pytał. Ha, pyskaty jak zawsze. To było tak. Moja rodzina popadła w długi. Chybiona inwestycja w tartak, nieurodzaj. Przegrana sprawa w sądzie. Wiesz jak jest. Nieszczęścia chodzą parami. Potrzebowaliśmy parę tygodni, żeby stanąć na nogi. Ale Horst Borsodi skupił wszystkie nasze należności i domagał się natychmiastowej zapłaty. Prosiłem, błagałem, rozdarłem na progu koszulę. Ech, jakbyś grochem o ścianę rzucał. Byłem potem na licytacji. Patrzyłem, jak jakieś perfumowane pizdy kupują szable mojego ojca. Portret grobowy matki. Koński rząd brata. Ech, dużo Horst zarobił na naszych pamiątkach. Nie dziwne, że nie zapałałeś do niego miłością. To dopiero początek. Jak rodzice mojej Iris dowiedzieli się, co się stało, zerwali z rękowiny. Innego jej kandydata znaleźli. Zza morza. Myślałem, że zwariuję ze złości. Poszedłem do wyszynku. Pierwsza kolejka, druga. Wdałem się w bójkę, następny kielich, a potem... poprosiłem o pomoc nieodpowiednią osobę. I co było dalej? Ech... Dalej, Wiedźminie, to było jedno wielkie, cuchnące gówno. No coś tak. Jeszcze? Nie. Jadę zabawiać twojego brata. Połamania nóg. Dosłownie. No dobra. To pierwsza część historii upadku Olgierda, jeżeli można to tak ująć.
Ciekawa historia, ciekawa, muszę powiedzieć. Ciekawe, co się dowiemy po drugiej historii. Wykonaniu drugiego zadania. No dobra. Do roboty. Do Shinshani jest gdzieś tutaj w pobliżu. Co my tu mamy? Praktyka medyczna Shani. No to... do dzieła. Szpital jest pełny chorych ludzi. No, kto by pomyślał? Zbadałam próbki śluzu. Myślę, że potrafię znaleźć antidotum. To dobrze. Zaraza w armii bywa bardziej niebezpieczna od najgroźniejszego wroga. Twoje zasługi nie będą zapomniane. I dostanę medal w kształcie ropuchy? Nie mamy takiego medalu. Nic nie jest? Co ty masz na twarzy? Długa historia. My tu czekamy, poopowiadacie sobie później. Tak, dobrze. Idę przygotować antidotum. To długo nie potrwa. Muszę przyznać, że nieźle się urządziła, Shani. Niezła lokacja. Żyje sobie jak arystokratka. Ta medyczka zupełnie nie wygląda jak uczona. Okej. Według ciebie wszystkie uczone kobiety są brzydkie? No, czym jak czym, ale urodą nie grzeszą. No co, nie jest tak? A jakże? Brzydka jedna w jedną. Paskudne, że nawet kijem by człowiek nie tknął. A znawcy się znaleźli. Jest inna, wyjątkowa. Szczęścia z ciebie, Wiedźminie. Widziałem, jak na ciebie patrzyła. Całkiem inaczej niż na mnie. Dobrze mówię? Przyznaj się, tobie też się podoba, co? No. Tylko ślepcowi by się nie podobała. No wiadomo, a wiedźminy mają ponoć zmysły wyostrzone. Macie tu lekarstwo. To silny koncentrat, dlatego uważajcie z dawkowaniem. Każdemu choremu zaaplikujcie po 2 krople do posiłku, 3 razy dziennie. W 3, góra 4 dni powinno być po zatruciu. Dziękuję w imieniu Redani. No już nie są tacy bystrzy. Jak Shani jest a obok. A więc służysz teraz Redańczykom? Służę ludziom. Leczę ich. Tak się złożyło, że po redańskiej stronie. Ale Nilfgaardczykom też udzieliłabym pomocy. Tak samo Kedweńczykom, Temerczykom, Elfom, Krasnoludom czy Niziołkom. Przecież mnie znasz. Okej. Pomijając incydent w kanałach, ostatni raz widzieliśmy się... chyba w zimie. Tak. Wtedy, kiedy szalała tam Katriona. Mam wrażenie, jakby to było 100 lat temu. Co się z tobą działo? Cóż, wyjechałam z Wyzimy i wróciłam do Oxenfurtu. Zrobiłam doktorat, a potem otworzyłam własną praktykę. Doktorat, nieźle. A kiedy zaczęła się wojna, siłą wcielili mnie do sztabu medycznego redańskiej armii. No a co teraz, kiedy Radowid nie żyje? Wojna jeszcze się nie skończyła. Panuje chaos. Wciąż jestem potrzebna. Ale nie narzekam. Teraz przynajmniej mieszkam u siebie i leczę ludzi. Ale zawsze muszę być gotowa, że Redańczycy przyjdą do mnie z jakimś arcyważnym zadaniem. No tak. Wady bycia wojskowym psem. Tym razem ja potrzebuję twojej pomocy. Domyśliłam się, że nie odwiedziłeś mnie z czystej sympatii. Mów, co cię sprowadza. To ma jakiś związek ze znamieniem na twojej twarzy? A, no i musisz mi opowiedzieć, co się wydarzyło w kanałach. A, to będzie długa historia. Od czego by tu zacząć? Okazało się, że potwór z kanałów naprawdę był ropuchą, a ropucha naprawdę była królewiczem. Do tego z Ofiru. Aha, a ja jestem kowirską księżniczką. To najprawdziwsza prawda, przysięgam. Kiedy zabiłem ropuchę, zjawili się ofirscy żołnierze na czele z czarodziejem i mnie pojmali. Z opresji uratował mnie niejaki Gaunter Odim. Kto to?
Tak, można by długo o nim mówić. Sam nie wiem do końca. Pomógł mi wydostać się z tarapatów i teraz oczekuję, że w zamian spełnię 3 prośby pewnego szlachcica. Na początek mam przywołać ducha jego brata i sprawić, żeby wybawił się za wszystkie czasy. Duch ma się bawić? Jak chcesz to zrobić? Na razie się o to nie martwię. Najpierw muszę znaleźć jego grób i go przywołać, a potem zobaczymy. Chyba nie myślisz o nekromancji. To niesamowicie ryzykowne. W grę wchodzi wyższa magia. Odin powiedział mi, co należy zrobić, żeby załatwić sprawę bez pomocy czarodziejek. Dał mi, powiedzmy, preparat, który umożliwi przywołanie ducha. Będę też potrzebował kadzielnicy. Kadzielnicę da się załatwić. Jest w magazynie uniwersyteckim. Mogę ci przynieść. Dzięki. Nie ma za co. Ale i tak mi się to nie podoba. Też nie jestem zachwycony, ale nie mam wyjścia. Muszę przywołać tego ducha. Rozumiem. Kto to? Brat Olgierda von Everett. Von Everett? Ciekawe, czy słyszała nazwisko. W trzecim roku musieliśmy wybrać jakiś fakultet. Miałam do wyboru złote myśli hierarchów albo słynne rody Redani. Wybrałam to drugie. Jest! Von Eyegrid, von Esteken, von Everett. Brat Olgierda miał na imię Witold. Spoczywa w rodzinnej krypcie przy dworze. Dzięki. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Idę. Piszą, że ta krypta to prawdziwe dzieło sztuki. Wiesz co? Chętnie zobaczę ją na własne oczy. O nie. Przyniosę kadzielnicę. Spotkamy się przy wejściu. Dobra. Znowu się pakuje w kłopoty, Shani. Swoją drogą... Gra aktorska... No... Shani nie powala moim zdaniem, ale... A dobra. Nie wiem, co wy myślicie. Tak dla mnie trochę sztucznie teraz brzmiała. Spotkać się z Shani przed grobowcem rodziny Weretsów. Dobra, tu gdzieś się teleportujemy. A, brzydka pogoda, ale cóż. Idealna na szpranie po grobowcach. A, na tku nie ma nigdzie żadnego punktu. No to tutaj idziemy do tej wsi zapomnianej. Dobra. Potka. Do mnie. Ładne słońce. Tak, chmury brzydkie, ale słońce nadal ładne. A wtedy już do końca życia podziwiał. Bardzo ładnie wygląda ta gra. Chyba, że w międzyczasie coś innego mnie zaskoczy. Czytałem artykuł, że ponoć grafika w dodatku ma być jeszcze ładniejsza, więc... Czekam z niecierpliwością. Dodatku, mam na myśli ten drugi dodatek grafiki, który dopiero wyjdzie. Ale zobaczymy. Dobra, płotka pod górę. Okej, no. Swojska miejscówka. Nie znałem cię od tej strony. Jakiej? Czy ja wiem? Romantycznej. Zwykle widuję cię wśród bandaży i medykamentów, często umazaną we krwi. Bo zwykle przychodzisz, kiedy jestem w pracy. Teraz nie jestem. Czekam na ciebie i plotę wianek na wesele. O! Nie wiedziałem, że wychodzisz za mąż. Nie jak w ptasie. Moja przyjaciółka. Ten wianek jest dla niej. A właśnie... Może poszedłbyś ze mną? A, czemu by nie? Zaraz, to ty wystawiłaś ogłoszenie? Jakie ogłoszenie? No to, przy karczmie 7 kotów. Poszukuję amanta na ślub przyjaciółki.
Gdyby jakiś inteligentny, zabawny, przystojny, nie za młody i nie za stary, dobrze wychowany i porządny człowiek, posiadający choć jeden przyzwoicie wyglądający surdut. Nie, to nie ja. No dobrze, to pójdziesz ze mną czy nie? No okej. Ciekawa gadka. Nie. Czemu nie? No to świetnie. Jesteśmy umówieni. Pamiętałaś o kadzielnicy? Owszem. Najważniejszy Geralt. Żołnierze o mało mnie nie przyłapali, jak ją wynosiłam w torbie. Nie byłam pewna, do czego jej użyjesz, więc wzięłam też mieszankę bursztynu, anyżu i jałowca. Nieźle kopcą. Dziękuję. Mogą się przydać. Idziemy? Chodźmy. No, chodźmy. Księga nie kłamała. To miejsce robi wrażenie. Prawda. Szkoda, że jest takie zaniedbane. Brud podupadł. Pewnie nie mieli pieniędzy na utrzymanie. Ta, coś wiemy o tym. Ale miejsce rzeczywiście jest ładne. Trzeba przyznać. Trochę tam strasznie. Nie musisz tam iść ze mną. Możesz tu zaczekać. Tak chyba będzie lepiej. Okej. Świetnie. Jakby coś się działo, to krzycz. Z pewnością dzielna Shani przybędzie nam z mieczem na odsiecz. Jak coś się działo, to zdecydowanie Geralt sam musi się odprawić. Okej, dobra, nie będę łykał kota. Weźmy pochodnie. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Okej. Okay. Najwyraźniej możemy obrobić to i owo. Skoro możemy, to znaczy, że to zrobimy. Ofirska ordyna. Coś mniej jak... O! Patrzcie, nawet ma lepsze obrażenia od mojego obecnego miecza. Znak art, znak igni, czy czasem są na podpalenia. 100 przebicie pancerza. Ładny miecz. Być może nawet się nad nim kiedyś zastanowię. Ale nie teraz. No co my tutaj mamy? Zamknięte? Tak. No to idziemy tutaj. Okej, dobra, bierzemy się do pracy. Gdzie tu mam olej na... olej na upiory. Brytom, reliktom, drakonitom, upiorom. Tak, ciągle robię sobie przerwy w grze i przez to zapominam, gdzie co się znajduje. Trzeba dwa ataki odczekać. Au. Tak. Okej. Okay. Spróbuję próbować kombinację ciosów. Tak. To działa dobrze. Dobra. Ciekawe, że to już koniec niespodzianek. A, z pewnością nie. Muszę się tu rozejrzeć. Ale najpierw pozbierajmy to, co wydropiły nam upiory. I co my tutaj mamy? No mamy to coś. Znicz. Według starych obyczajów palono je na cześć zmarłych. Ta. Możemy go zapalić? Znicz. Według starych obyczajów palono je na cześć zmarłych. Chyba nie. A może? Nie. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Mamy trumnę, o, i mamy coś obluzowanego. Zaraz się temu przyjrzymy. O, a co tutaj mamy? Tego chyba nie powinienem dotykać. Chyba? Witold von Ernst, syn Bogumiła i Krystyny. To jego szukam. Pora rozpocząć rytuał. Muszę okadzić wszystkie sale w tej krypcie. Okej, okay, dobra. Przedmioty fabularne. Magiczny kaganek. Kadzielnica. Życie i śmierć. Płomień i krew. Z prochu powstań ty, którego przynoszę krew. To coś jeszcze mamy? Przybądź jako przyjaciel, bo jam ci nie wróg.
Z prochu powstań ty, którego przynoszę krew. Dobra, no to sobie chodzimy z tym godzin. Ty chodzimy. Coś go opuścił. Geralt sobie porecytuje. Z prochu powstań ty, którego przynoszę krew. Okej, okay, tam się może później przejdziemy. Wróć do świata żywych, ty coś go opuścił. Życie i śmierć, płomień i krew. Teraz trzeba zapalić znowu. Okej. To... No to weźmy się za to, tak? Ale nie teraz. Zrobimy to w następnym odcinku, bo już mi się czas kończy, a pewnie coś się będzie ciekawego działo, jak to zrobimy. Okej. Dobra, w następnym odcinku. Skrzeszamy tego brata, czy coś tam robimy i zapewne się będziemy musieli zabawić. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.